Jesteśmy w Wash na ulicy Solec. Oddałem buty jakieś 3 tygodnie temu i szczerze mówiąc jestem zadowolony, ponieważ no są jak nowe. Szczerze powiem, że buty mają około 3 lat, 2-3 coś takiego. No i wiadomo, buty pożółkłe, a jednak są białe, są naprawdę fajne. Jestem zadowolony i wiem, że tu jeszcze nie raz wrócę, bo to już jest chyba trzeci. Już po raz kolejny oddałam wcześniej parę chłopaka i byłam bardzo zadowolona z efektu i on też. No i teraz oddaję tutaj do czyszczenia moje ulubione botki. Pomysł zrodził się z potrzeby chwili, bo sama miałam buty, które wymagały wyczyszczenia, to były buty zamszowe, a ja nie miałam czasu, żeby się tym zająć i nie miałam pomysłu, jak to zrobić, więc zaczęłam szukać firmy, która mogłaby się tym zająć. I ten temat na tyle mnie zainteresował, że zaczęłam szukać coraz więcej informacji, jak się czyści buty, czy można to robić ręcznie, czy też mechanicznie. Potem odkryłam też bardzo ciekawy temat renowacji i customu, czyli przemalowywania butów. I tak krok po kroku doszłam do momentu, aż kupiłam wszystkie produkty i zaczęłam je testować w domu. A jak okazało się, że przynoszą naprawdę bardzo fajne rezultaty i znajomi sami zaczęli przynosić do mnie buty, to stwierdziłam, że stawiam wszystko na jedną kartę. Wcześniej pracowałam w agencji reklamowej przez tak mniej więcej 5 lat. Nie żałuję, ale oczywiście jest to zdecydowanie cięższa praca niż praca w korporacji, ponieważ nie mam absolutnie wolnego czasu. Wszystkie buty, które do nas trafiają do procesu renowacji czy customu, na początku czyścimy. Buty zamszowe dodatkowo wyczesujemy, bo jest to najlepszy sposób, aby pozbyć się jakichś wewnętrznych brudów, które są w bucie. Nakładamy na niego specjalny barwnik przeznaczony do butów zamszowych. Tutaj też są elementy gumowe i elementy skórzane, więc te dodatkowo też trzeba potraktować zupełnie innym środkiem. Następnie musimy go utwardzić specjalnym lakierem, a potem jeszcze na końcu impregnatem, żeby ten kolor dłużej się utrzymywał i żeby buty też się nie brudziły. Możemy namalować dowolny wzór na bucie. Trafiły do nas naprawdę przeróżne buty. Na przykład takim ciekawym przypadkiem były kapcie z lat 70. Ukochane kapcie taty naszej klientki, która chciała je odnowić na Boże Narodzenie i dać je tacie. I były naprawdę w opłakanym stanie. Po pierwsze dlatego, że miały ponad 40 lat, po drugie dlatego, że były w połowie pęknięte, skóra już była tak wysuszona, że żeby ją odnowić i też w jakimś sensie ożywić, potrzebowaliśmy naprawdę bardzo dużo pracy, ale się udało. Oprócz Łodzi i Warszawy działamy również wysyłkowo i trafiają do nas buty zarówno z całej Polski, ale zdarzyły nam się buty też z innych państw europejskich, a nawet ze Stanów Zjednoczonych.